No i rzeczywiście, myśmy siedzieli obok siebie. Ja akurat podpisywałem, miałem pochyloną głowę i na wysokości Jurka podeszła jakaś kobieta, która w kolejce tam czekała na autograf i w pewnym momencie Jurek podniósł głowę, a ona patrzy, no miał być Steiner, a jest Engel, no co jest, nie? Tak się trudno było nas rozeznać. Podobnie było w hotelu, gdzie mieszkaliśmy. Zjeżdżałem razem z żoną na śniadanie, zjeżdżała też starsza para i to było właśnie w Sopocie. Zjeżdżałem i nagle ten starszy pan odezwał się do mnie, no jak to, zostawił pan Adasia samego? Więc ja przez chwilę tak mi przemknęło, że najprawdopodobniej pomylił mnie, bo o Adasiu żadnym chyba, że nie o myślałem. Matysku. No chyba, że o Matysku, tak, ale to raczej nie. I mówię, no trzeba mu od czasu do czasu dać troszkę wolnego, niech pobędzie beze mnie. Mówi, no tak, tak, cudownie, cudownie skacze. No więc takie rozmowy zdarzały się często.